Witam. Pokażę teraz, jak wygląda oglądanie map, analizowanie mapy po przejeździe. Tu mam już jakąś gotową wgraną. Można sobie obejrzeć wszystkie możliwe parametry jazdy. O. Także ładnie wszystko pokazuje. Tak jak mówię, mam tutaj coś nie tak z czujnikiem temperatury. Pokazał jakąś maksymalną minimum. Nie wiem, co się z nim nie tak na pank. Sprawdzić muszę połączenie lub go wymienić na inny i zobaczyć, jaka jest różnica w odczycie. W każdym bądź razie można sobie wszystko ładnie przeanalizować i sprawdzić, co się otworzyło, do jakiej wartości powinno i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Potem można sobie zerknąć jeszcze mapki jednocześnie paliwa. I od razu fajnie pokazuje, gdzie, kurde, z której co zbiera. To samo z zapłonem. W czasie rzeczywistym fajnie pokazuje też to samo. Można podłączyć w czasie rzeczywistym, chce sprawdzić, jak jest na hamowni. Najlepiej w sumie. Lub podczas jazdy se zgrać i potem sobie obejrzeć. W sumie na jedno to wychodzi łatwiej przeanalizować. Możliwości są naprawdę dość duże. Jeszcze z diagnostyką muszę sobie popróbować, zobaczyć, jak to działa dokładnie, bo jeszcze nie miałem czasu sprawdzać. Ale naprawdę, kurde, no, bajerek jest niezły. Także ogólnie polecam. Ten zestaw jest naprawdę zajebisty. Można sobie sporo rzeczy fajnie stuningować samemu. Na siłownię, kurde, hamownie można pojechać sobie z raz, dwa, tylko może dostroić te wysokie biegi, których na przykład nie zawsze każdy ma gdzie sobie dostroić, bo wiadomo, chodzi o to, że powyżej trzeciego biegu, no to prędkości dochodzą już do bardzo nielegalnych i czasami po prostu nie ma gdzie się tak rozbujać. No ale wiadomo, na jakimś torze, lotnisku czy coś najlepiej było sobie dostrajać coś takiego, wtedy wszystkie biegi do samego końca można dociągnąć i sobie wszystko zestroić tak, jak trzeba. A jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania czy coś, to mogę zrobić kolejny filmik z większą ilością danych. Także polecam i zapraszam do oglądania. Spadam na razie. Siemka.